Dzień dobry, godzina 6:25, gotowa do wyjścia, jadę. Proszę nie zwracać uwagi na mój dzisiejszy makijaż, ale to jest sprawca tego dzisiejszego zamieszania, bardzo witamy, proszę. Cześć. Jak myślicie, gdzie jesteśmy? Zobaczcie ten budynek tam z tyłu, o. I lecimy na pytanie na śniadanie, a co się będzie działo? Jeszcze wam nie zdradzę. Paweł, gotowy? Jestem gotowy i lecimy. No to lecimy. No i jak, kochani? Prawie skończony makijaż, a też look, tara, z H&M-u. Nie pytajcie się skąd to, nie widać cię, daj z tej drugiej strony, o, teraz cię widać, proszę bardzo, artysta. No nie, tutaj jest troszkę słabe światło, ale jest ok. No i jesteśmy już po, Paweł zabiera tutaj cały swój asortyment. Będziemy znikać, jeszcze przejdziemy się w najsłynniejsze miejsce tutaj na Woronicza. Spróbujemy tam wejść sobie do środka, co? Ale w ogóle muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz, to nie był mój pierwszy raz z Pawłem tutaj w telewizji. Pierwszy raz, kiedy to było? Kilka dobrych lat temu, co? Chyba jeszcze 4 czy 5. No i mieliśmy w ogóle inną garderobę, ale też wtedy Paweł robił mi taki ciemny, piękny makijaż. Wtedy kolorem roku była oberżyna, Marsala. No i słuchajcie, blisko, bo teraz był fiolet. Mogliście zobaczyć co i jak na żywo. Mam nadzieję, że oglądaliście. Jak nie, to zostawię wam w opisie do dzisiejszego filmiku link do tego nagrania. O. Zamioczka, pomachaj rzęsami. Ultrafiolet. Pomachaj rzęsami. Paweł nas, proszę bardzo, tutaj oprowadzę. Słuchajcie, to jest ten słynny korytarz, gdzie wszyscy zazwyczaj robią sobie zdjęcia. O, możecie zobaczyć jak to wygląda. Paweł, dawaj. Zaprezentuj, jak to wygląda. Proszę bardzo. Tak. O, a tutaj macie widok z boku. Z jednego miejsca raz, dwa przeniosłam się w drugie. Idę teraz troszeczkę odpocząć i się zrelaksować. Wybieram się do kliniki RosaMed, która znajduje się tutaj w Warszawie przy pięknym Parku Szczęśliwickim. Będę sobie oczyszczać skórę, przygotowywać się już na przyjście wiosny. Wspominałam wam ostatnio o tym, że mam już dosyć zimy, chociaż powiem wam, że w tej chwili nieźle sypie w Warszawie. Mam nadzieję, że jednak szybko przyjdzie wiosna. Szybciej niż się to zapowiada. Także idę sobie teraz zmyć ten piękny makijaż, który wykonał mi Paweł, zrobić oczyszczenie mojej skóry. Pokażę wam również jak wygląda klinika RosaMed. No i co? I widzimy się już po zabiegu. jestem już w domu, dojechałam cała szczęśliwa, piękna, bez makijażu, z odświeżoną cerą, chociaż nieco czerwoną. I może tak szybciutko powiem Wam, jakie są moje wrażenia po tym zabiegu, jaki zabieg wykonałam i jak wrażenia po RosaMed Clinic. I może zacznę od tego, że tak jak Wam wspominałam, zdecydowałam odświeżyć moją skórę po zimie i tutaj wykonałam mikrodermabrazję korundową, czyli tą nieco mocniejszą. Następnie podałam się infuzji tlenowej przy użyciu DermiBoost marki M'onduniq, witaminowej tej ampułki, i te witaminy zostały mi wtłoczone w skórę. Następnie po wszystkim miałam nałożoną maseczkę z serii Laser IQ, która miała mi tę cerę wyciszyć, i na sam koniec, uwaga, uwaga, wypróbowałam pierwszy raz w życiu bar tlenowy. Tak, dobrze usłyszeliście, bar tlenowy. Ja już kilka tygodni temu w ogóle o tym czytałam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie dla naszego organizmu, ale też dla komórek naszej skóry. No i postanowiłam, że wypróbuję. O ile się nie mylę, to jest coś około 98,9% czystego tlenu. No i zakładana jest taka maseczka na twarz z rurką. Wdychamy przez kilkanaście minut właśnie ten tlen i po tych kilkunastu minutach, co się okazało, zaczerwienienie, które miałam dosyć ostre na skórze, bardzo ładnie zeszło. Być może jest to w dużej mierze rola maseczki tej wyciszającej, ale też myślę, że tutaj pomogła również ta terapia tlenem. Także jestem na razie bardzo zadowolona z zabiegu. Czuję, że moja skóra jest taka mięciutka. Wszystkie zaskórniki, które zwłaszcza tutaj miałam na brodzie i wokół nosa, na razie są niewidoczne. Za jakiś czas pewnie znowu wrócą, ale jest ok. Poza tym też wykonałyśmy tutaj tą infuzję tlenową nieco mocniej w okolicy oczu, ponieważ mam ostatnio bardzo przesuszone powieki i też już Wam o tym wspominałam. No i zobaczymy. Muszę teraz dużo pić wody, ale jestem pod ogromnym wrażeniem. W ogóle atmosfera, która panuje w RosaMed Clinic, jest niesamowita. Taka ciepła, przyjemna, sympatyczna, bardzo profesjonalna. Pani kosmetolog, która wykonywała mi zabieg, widać, że posiada ogromną wiedzę i też lubi to, co robi. Także bardzo nam się fajnie współpracowało. I tutaj też muszę podkreślić jedną ważną rzecz. Otóż już od dłuższego czasu szukałam dobrego miejsca w Warszawie, takiej dobrej kliniki lub też gabinetu salonu piękności, w którym wykonywane by były zabiegi z takiej półki, która mnie zadowala, ale też z wykorzystaniem kosmetyków, które bardzo lubię. I tutaj, jak mogliście zauważyć na filmiku, okazuje się, że właśnie RosaMed Clinic korzysta z marki M'onduniq, którą ja już wielokrotnie Wam zachwalałam. Bardzo sobie cenię za wysokiej jakości produkty, świetne składniki aktywne i naprawdę widoczne działanie. Też już wielokrotnie w moich filmikach pokazywałam Wam właśnie te kosmetyki, które stosuję i do których często wracam w pielęgnacji domowej, a tutaj teraz mogę korzystać z tych nieco wyższych stężeń również w pielęgnacji gabinetowej. I bardzo mnie to cieszy. Także zobaczymy, jak będzie wyglądała moja cera jeszcze przez najbliższe tych kilka dni. Będę oceniać jej stan. Dzisiaj oczywiście już nic się nie maluje, nic na siebie nie nakładam. Wieczorem tylko nałożę wieczorną taką standardową wieczorną pielęgnację. No i będę obserwować, zobaczymy, jak po tej infuzji tlenowej moja skóra się zachowuje. Oczywiście mikrodermabrazję korundową już bardzo dobrze znam i też często po nią sięgam w takich momentach, kiedy potrzebuję szybkiego, widocznego i mocnego odświeżenia skóry. No, to się nagadałam, także słuchajcie, polecam Wam gorąco właśnie kolejną klinikę na mapie Warszawy, czyli RosaMed Clinic. Wszystkie namiary znajdziecie jak zawsze w opisie i koniecznie sprawdźcie, co ta klinika oferuje, bo powiem Wam, że możecie być bardzo zaskoczeni lub zaskoczone ofertą, ale również jakością, cenami i całą resztą. Także idę sobie zrobić teraz obiadek. Wiem, że Max już wraca. Plan na resztę dnia jest taki, że chyba się, słuchajcie, zdrzemnę z pół godziny, bo jestem na nogach od 4 rano i ledwo żyję, a potem biorę się za sprzątanie. a takie generalne porządki w domu. A w ten weekend też przychodzą do nas rodzice na obiad. Poza tym no dzisiaj nie byłam w stanie nic zrobić z tego względu, że od samego rana gdzieś latałam, gdzieś jechałam, ale za to spędziłam fantastyczny dzień, fantastyczny, i to się właśnie liczy, ta pozytywna energia i super spędzony dzień. W domu posprzątane, czyściutko, pachnąco, to teraz czas na kąpiel. Kochani, ja już wskakuję do wanny, będę się teraz relaksować i też chciałam się już z Wami pożegnać, ale na zakończenie muszę Wam podziękować za to, że wytrzymaliście do końca tego vlogowego tygodnia. Mam nadzieję, że tymi codziennymi filmikami sprawiliśmy Wam troszeczkę radości i miło spędzaliście dzień albo zaczynaliście dzień od naszych filmików. Także jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Teraz już wracamy do normalnego, standardowego nagrywania. 3 filmiki w tygodniu. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa!